Cześć. Cześć, kochani. Witamy w kolejnym tygodniu, tym razem trochę spokojniejszym, nie? Mniej się trochę działo. Jest rzeczywiście stosunkowo niewiele nowych rzeczy. Słuchaj, może zaczniemy od tego, co przed momentem właściwie dopiero co wyskoczyło od Sony. A, w Indiach. Dwa nowe telefony, ale wiecie co, ja tak poczytałem tam na tej stronie i mam wrażenie, że one będą chyba tylko na rynku indyjskim, bo tam jest taki dopisek Special for India. To znaczy jest to o tyle dziwne, że tak naprawdę w ramach budżetowych telefonów operatorskich mogłyby mieć powodzenie pod warunkiem, że są dobrze zrobione. To są takie, no budżetówka, nazywają się Xperia R1 i R1 Plus, przy czym tak naprawdę różnią się wyłącznie pamięcią, to są dwa identyczne telefony, w sumie nie wiemy dlaczego je rozbi na dwa modele. Jeden ma 16 plus 2 giga pamięci, tak, drugi ma 32 plus 3. Ale poza tym to są dokładnie takie same telefony, 5,2-calowe ekrany HD, procesor Snapdragon 430, bateria 2620. No generalnie nic takiego wielkiego, aparaty, tu muszę się posilić ściągą, 8,13 megapikseli. Szczegółowe specyfikacje oczywiście macie w opisie filmu, tak możecie sobie zobaczyć. Cenowo one wychodzą tam 670 zł. Tak? Tak, bo ja sobie przeliczyłem te ceny w rupiach. Aha, okej. To już tak mówimy wam na złotówki, żebyście dokładnie myślałem, wiedzieli. 700-800 wypadło, nie? Nie, mniej. Okay. W każdym razie są nikłe szanse na to, że one się u nas pojawią. Rzeczywiście troszeczkę szkoda. W Indiach one się pojawiły tylko w wersjach dual SIM. Natomiast no tak, wersje single SIM-owe prawdopodobnie też na rynku się znajdą, prędzej czy później. Pewnie na rynkach wschodzących. Może Sony zacznie sprzedawać w Afryce te modele, może będą sprzedawali w Chinach rzeczywiście. Zobaczymy. No na razie wiadomo, że w Indiach. No skoro o Chinach mowa, to panie, Oppo. To dzisiaj jeszcze jedna premiera była, rzeczywiście. Dzisiaj pojawiło się... Wczoraj zależy jak czas patrzymy. No tak. No ale powiedzmy, że dla nas to jest dzisiaj. Oppo F5, który no tutaj... To jest całkiem sympatyczny telefon chyba. Tak, i tu być może, ja to mówię takie duże być może, jest blisko spokrewniony z OnePlus 5T, o którym za chwilę. Ekran oczywiście, no, wgadnijcie. Oppo. Okej, okay. Ale to nie ten, słuchaj. To nie ten? R11S. A może? R11S, to nie ten. A może, może masz rację. Nie, natukli tych modeli tyle, że ja już się pogubiłem, ale ten też jest z ekranem 18:9, czyli tym rozciągniętym. No i oczywiście Full HD+, a jakże mamy tutaj tą rozdziałkę też rozciągniętą. Musiałem, słuchajcie, dzisiaj na szybko szukać procesora, dlatego że to jest chyba pierwszy smartfon na rynku z Helio P23. Z tym, że no jest problem, dlatego że te Helio P23 są dwa. Jeden troszeczkę słabszy, drugi troszeczkę mocniejszy. Ten słabszy jest z zegarem granicznym ustawionym na 2 GHz. Ten mocniejszy nieco ma 2, 3, 2,5 w zależności od tego, w jakim trybie pracuje. Na maksimum, natomiast do tego jeszcze ten silniejszy potrafi nagrywać wideo w 4K. No i w Oppo wpakowali właśnie tego silniejszego, czyli będzie tam ten Helio P23 z dopałką, trochę mocniejszy, co stosunkowo dobrze rokuje temu smartfonowi. Tym bardziej, że cała reszta specyfikacji jest dosyć fajna, nie? No tak, tam są aparaty 16 plus 20 mega, bateria 3200, czyli taki w zasadzie standardzik. 6 plus 64 albo 3 plus 32 giga pamięci, no tutaj oczywiście wiadomo, dwie wersje do wyboru. No i całkiem zgrabna obudowa, bo on fajnie wygląda, jest, szczególnie ten mocniejszy model występuje w takiej fajnej, soczystej czerwieni. Tak na 6, bardzo efektowny. 6C i ta bateria może być trochę słaba. No nie wiadomo jak ten Helio się zachowuje w praktyce, nie? No tak, ale to jest, kurczę, pierwsza konstrukcja tego typu. Ja bym się chyba jednak zdecydował na baterię nieco mocniejszą. Telefon wygląda naprawdę smukłość, bardzo fajnie. Może dlatego musieli z tej baterii zejść, nie? Bo on jest dosyć płaski. Czy nawet się chwalą na zdjęciu, jak pokazują go z boku nawet. To może po prostu to wymusiło zmniejszenie tej baterii niestety. W każdym razie on wygląda rzeczywiście bardzo ładnie. Specyfikacja też jest dosyć rzeczowa. Wszyscy, słuchajcie, rezygnują z tego, z tej 30 Helio, bo ona jest po prostu za droga w tej chwili jeszcze do smartfonów. Może ten P23 okaże się niezłym rozwiązaniem. Zobaczymy tak naprawdę w praniu, jak to będzie wyglądało. Jeżeli jest dobrze zoptymalizowany, to te smartfony będą działały.
tej chwili, no już powiedzmy, że na tym poziomie powyżej, załóżmy, no przeliczając na złotówki 1500, to czy ciężko o telefon, który słabo chodzi, no. Jest szybki lub szybszy, no w zasadzie tyle. Adam wspomniał o OnePlusie. No, rzeczywiście on się 3T, no nie 5T. 5T, bo 3T. Generacji mi się pomyli. W zasadzie początek jest taki, że piątka zniknęła ze sprzedaży. Niby wisi na stronie, ale już jej nie kupisz. Aha. To jest jakby symptom. No oczywiście CarPay, czyli szef firmy, wrzutki robi na Twittera tam, a to podał zdjęcie, nie pisząc oczywiście, czym je zrobił, ale pisze, że świetny aparat to robił. Ja porównywałem dzisiaj obudowę. Porównywałem dzisiaj obudowę i tak naprawdę ten OnePlus 5T wygląda niemal identycznie jak Oppo, ten, o którym mówiłem dopiero co, R11S. Poza tym, że ma w trochę innym kształcie czytnik odcisku palca. No i poza kilkoma jeszcze dodatkowymi szczegółami, ale globalnie rzecz biorąc wygląda bardzo podobnie i nawet w specyfikacji wygląda stosunkowo podobnie. No tak, bo co na razie wiemy, Snapdragon 835. Tak, w odróżnieniu od R11, tak. Bo tam jest 600, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, któraś. Full HD+, przekodny, AMOLED. Kurczę, no nie, przekodna, no niby się tam przewija. Około 6 cali. W okolicach 6, no oni tam. Oni podają 6,01, 5,8, 5,9. R11. Dokładnie. Także to są oczywiście wszystko przecieki, tam aparat 20-megowy. Ale tak będzie. Także to Chińczycy, no i pamięci dużo, no pamięci 8 plus 128 to jest minimum, ja podejrzewam, że nawet dadzą 256. Tak, pamięci będzie na pewno całkiem sporo. Żeby było na bogato. Zatem no, będzie to na pewno mocny telefon. No, pytanie, czy będzie jakby no, konkurencyjny dla poprzedniego modelu. No bo poprzedni model był całkiem niezły, no a ten wychodzi dość szybko po piątce. Wiecie, no dlatego się poprzedni model wycofuje najpierw z rynku, znaczy sprzedaje się oczywiście całego, żeby nie wyprodukować przypadkiem za dużo. Przestawia się linię produkcyjną na troszeczkę inne podzespoły i wypuszcza się tak naprawdę ten sam model, nieco ulepszony, z lepszą konfiguracją w innej cenie. Ten okres no, potwornie się skrócił w tym przypadku. No, tak, taka jest w sumie tendencja. Tak, sprzedają w przedsprzedaży, tak? W zasadzie zanim telefon się pojawi, to już jest sprzedany. Oni wiedzą doskonale. I wiedzą, ile zostało mniej więcej zamówionych, jakie jest zainteresowanie. To jest, tak, słuchajcie, według mnie przyszłość tak naprawdę sprzedaży, zresztą chyba nie tylko smartfonów, dlatego że to jest wygodne dla producentów. Producent wie, ile wyprodukować, żeby nie ponieść straty. To jest wygodne dla użytkowników, dlatego że użytkownicy mogą w przedsprzedaży kupić czasami nieco taniej, bo producent dzięki temu właśnie wie, nie musi doliczać do ceny urządzenia dodatkowych strat poniesionych z tego tytułu, że mu się po prostu nie cała partia sprzeda. Nie jest to fajne rozwiązanie. Tak, albo po prostu sprzedaje po cenie takiej, jakiej powinien sprzedawać, a nie sztucznie ją tam winduje. No ale dobra. A propos sztucznie windowanej ceny, słuchajcie, ruszyła zdaje się przed sprzedaż najpopularniejszego smartfona na świecie. Możecie zamówić iPhone'a 10. W zasadzie się powiem szczerze, nie bardzo się. Wiecie, z czego ja się wyciągnąłem po prostu z kieszeni, wyciągnąłem tą kasę, pomyślałem, a co mi zależy i se kupię. 5279, taka cena, 5200 ponad za telefon. Fakt, z pamięcią 256 giga. Czekaj, ale jednak nie wszyscy chyba wiedzą, o czym mówimy. Mówimy o iPhone'ie, tak? Nie, to już znaczy, powiedziałem, mówiłem, okay, że okay. iPhone 10, iPhone X, bo i tak bywa nazywany. Słuchajcie, my naprawdę nie jesteśmy hejterami iPhone'a. Nie, ja bym prawdopodobnie bym sobie go kupił, gdyby, kurde, był tańszy, no. Gdyby był tańszy. A w tej cenie, to tak teraz tu patrzę obok na parking i tak ze 4 samochody, to spokojnie z tego parkingu bym kupił na dużym luzie w takiej cenie. Dałoby się. Znaczy, 4 z 10. Za tyle bez problemu by się dało. No kupić, tak, ale no, ale jesteśmy w Łodzi, więc tutaj mamy tańsze jeżdżą. Moglibyśmy rzeczywiście. Możesz sobie kupić całkiem fajny samochód za niecałe 5300 albo fajnego równie iPhone'a X, tylko iPhone'em nie pojeździsz. Jest to dziwne o tyle, dlatego że nawet koledzy dziennikarze ostatnio mówią, że ostatnia wersja softu Apple'a po prostu nawala na najnowszych iPhone'ach. Słuchaj, no najlepszy. Te najnowsze iPhone'y, kurczę, nie mają jednak nic nowego takiego, żeby warto było. Ja nie mam najnowszego, ale mam ten nowy soft i
Wiesz co, no zainstalowałem tą 11, ale iPhone od paru tygodni w zasadzie leży w szufladzie i robi za taki telefon w razie czego, jak mi się któryś z Androidem wywali, wykrzacza albo zepsuje. Adam lubi środowisko, lubi... Kurczę, no, bawi go to, no mnie akurat nie. Autentycznie używam od pewnego czasu iPhone'a jako iPoda, no odtwarzacz muzyczny i choroba tyle, nie czuję potrzeby, choroba nawet nie chce, no. To jest ludzi najlepsze. Przekonanych jak najbardziej do tego rozwiązania, do iPhone'a, no, do całej infrastruktury apolskiej w domu. Także no, trudno się dziwić, ale to zaczyna iść w bardzo niedobrym kierunku. Bardzo tak, niedobrym. To się psuje wszystko, ale no, iPhone ma nadal to coś, czego nie mają inne telefony. On będzie pół roku w szufladzie, ten mój leżał. Znaczy ja tam tego nie czułem. Ja go po pół roku wyciągnę i on będzie chodził. Co więcej, pewnie dostanie jeszcze aktualizację i pewnie jeszcze nie będę musiał baterii tak od razu do niego ładować. No tak, no ale moje Androidy też chodzą. To jest troszeczkę przesąd, dlatego że ktoś, kto rzeczywiście bardzo mocno korzysta z telefonu, instaluje, odinstalowuje rzeczy, korzysta z sieci społecznościowych, które naprawdę, wierzcie mi, wyglądają na podstawowe wyposażenie telefonu, ale nie są. Zaśmiecają kompletnie pamięć. Szczególnie Face, o Jezu. Zaśmiecają pamięć, naprawdę wykorzystują bardzo żółwią telefon, w związku z tym to nie są aplikacje podstawowe. Ktoś, kto z tego korzysta non stop, rzeczywiście po pół roku może zacząć mieć problem z pamięcią, szczególnie jeżeli smartfon ma niedużo tej pamięci wewnętrznej. Natomiast jeżeli tej pamięci, tak jak w tej chwili w smartfonach bywa 32 giga, 64 giga, to... No dla mnie 32 jest stanowczo za mało. Ja rozumiem, ale ty pracujesz. Ty jesteś dziennikarzem branżowym, używasz tego jako narzędzia pracy. Tylko, że ja używam, tak, ja pracuję na telefonie. Natomiast bardzo często używacie telefonu w zasadzie wyłącznie do komunikacji. To są różne formy komunikacji, różne formy multimediów. I jednak nie potrzebujecie tego do pracy. Ale jak już ktoś robi dużo zdjęć, to już mu to będzie mało, no. Bo ja wiem. No słuchaj, jeżeli ma się synchronizacja, paręnaście płyt wrzucasz. Ale to jest synchronizacja z chmurą, albo to jest zrzucenie co jakiś czas na dysk twardy komputera po prostu. To się daje robić. Nie trzeba mieć wszystkiego w kieszeni. Ale nie każdy chce tak robić. Dobra, bo wiesz, poszliśmy zaraz się, tak, zboczyliśmy w ogóle totalnie z tematu. O czym w ogóle się mówi, ty pamiętasz jeszcze? O Mate'cie mieliśmy powiedzieć. A! Ja słuchajcie, nieustająco mówię o Mate'cie, dlatego że mam tą dziesiątkę i przez cały czas ją testuję i trochę się zachwycam. Nie to, żeby tak we wszystkich procentach, ale tak, zachwycam się głównie. Jesteś zadowolony. No i jestem zadowolony. Tak, natomiast Adaś pisał w tym tygodniu o tym, że w Polsce pojawi się... No ale tak. Słuchaj, Mate 10 Pro... Tak, Pro jest od dzisiaj w sprzedaży. Z kamerką. Kamera 360, czyli taka do rejestracji dookólnej jest... Taka przyczepiana od góry w USB. Tak, w gratisie. Tak, tylko że wtedy musicie trzymać telefon do góry nogami i bardzo śmiesznie to wygląda, jak macie logo odwrócone. 3499 to tak. Kosztuje. Przedsprzedaży. To jest ta wersja 6 giga RAM-u, także tak. To też jest dosyć istotna informacja. To też oczywiście nie jest tanio za smartfona, nie twierdzimy, ale to jest tanio, ale to jest naprawdę cena, która... Jeszcze mieści się w normie. To jest cena średnia za flagowca w tej chwili, niestety. Naprawdę, nawet poniżej średniej troszeczkę ona jest. No i za 3,5 też kupicie samochód. No. Taki nawet nadający się bez do jazdy, problemu. O, jak ten przed nami chociażby. Natomiast jeszcze jedna rzecz wypadła, dlatego że jeden z naszych czytelników, przeczytawszy ile kosztuje w przedsprzedaży u nas ten Mate 10, stwierdził, że i tak jest drożej niż w całej reszcie Europy. No i troszeczkę ma rację. Polska jest krajem bogatym, ma bogatych 500 plus dostajemy, no to możemy, nie? W związku z tym możemy zapłacić więcej. Natomiast znacznie taniej ten właściwie cała rodzina tych smartfonów będzie w Chinach. A no Chińczycy są ludzie, mają komunizm, no wiesz, przesrane wersja mają. Wersja Pro w Chinach, słuchajcie, jest jakąś 100 euro tańsza. Tak, no 7,99 euro u nas. Wersja bez Chinach Pro, 690. Której u nas nie będzie, jest o 200 wytańsza. No. Natomiast wersja Porsche Design jest o 250 euro tańsza w Chinach niż będzie u nas. 1395, ja ciągle zrobiłem. 1395 w Europie, Chiny 1150. Jedźmy do Chin. W związku z tym trochę się buntują użytkownicy, ja się nie dziwię. Jeżeli u nas jest drożej troszeczkę mimo wszystko niż w sklepach europejskich pozostałych, jeżeli jest u nas trochę drożej niż w Chinach, to coś tutaj jest, kurczę, nie halo. No jest. Może te ceny się jeszcze, nie wiem, gdzieś coś, ale nie zapowiada się, to były oficjalnie podane ceny. Także... Tak, no. Nawet uwzględniając różnicę w podatkach, nawet uwzględniając marżę. Ale transportu w Chinach.
transport. No dobrze, ale nie muszą go wieźć do nas. Ale no do, a to no, no, wie, do niczego, no, no, ale widziałeś, ile taki statek duży pali? No, 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 słuchaj, no przecież to kosztuje wszystko. No. A to się na bananach zwraca. Jak banany przy okazji wiezie to, to się zwraca wtedy całkiem. Myślisz? A nie znam aktualnego kursu banana. To też nie znam. Nie jeszcze powiem. Jedną ciekawostkę chciałem wam powiedzieć, mianowicie to, że Xiaomi zrobiło miesięczną taką promocję w Chinach. Ta firma, którą wszyscy lubimy. Co robi najlepsze. A, Adam był w tym, a patrz, widzisz, nic nie powiedziałeś. Adam był w tym tygodniu na takie spotkanie było. Polskiej... Przechwyciłem A1 do testów. A1 dostał, rzeczywiście to było takie bardzo przedstawienie smartfona. Spotkanie, mam telefon do testu. Wracając, producent zrobił w Indiach taką promocję i sprzedawał te swoje smartfony za stosunkowo niewielkie pieniądze i sprzedali ogromną ilość, bo w ciągu miesiąca pchnęli 4 miliony smartfonów. Indie są chłonnym rynkiem, w związku z tym na ich warunki nie są to może jakieś bardzo rekordowe kwoty, niemniej naprawdę imponujące. Ale kasę przytulili niezłą. No, ktoś policzył, słuchaj, że sprzedawał, nie wiem jak liczył, bo nie sprawdzałem, powiem szczerze, tak, że nie łapcie mnie za słówka, ale ktoś policzył, że co minutę sprzedawało się 300 telefonów. Słuchaj, no jeżeli cena była bardzo atrakcyjna, to przy takiej ilości ludzi zamieszkujących ten kraj... Jeśli tendencja pozostanie podobna w Polsce, w Chinach, Indiach, wszędzie indziej, to za rok być może będzie tak, że nie będziemy się zastanawiali, jakiego smartfona kupić. Po prostu wszyscy będziemy mieli Xiaomi. Bo Xiaomi najlepsze. Poza tymi, którzy będą kupowali kolejnego iPhone'a za strzelaj, nie wiem, 6,5? No, ja bym już tak, będzie pewnie pamięć 512, to tak z 7 koła ja bym za niego zawołał. No. Bo zwężą jeszcze ramkę, zrobię aparat jeszcze bardziej. Może nawet zrobią wyświetlacz o wyższej rozdzielczości. I pamiętajcie jeszcze raz, nie mamy nic przeciwko urządzeniom Apple'a. Mamy przeciwko cenom, które są po prostu zupełnie od czapy. No nie, no ja używam Apple'a, także kurde, hejter ze mnie słaby, ale no już w pewnym momencie to się przestało robić fajne, po prostu. Tym bardziej, że... A ta że magia gdzieś tak... Urządzenia przestały być niezawodne, bo dopóki były niezawodne, to ja byłem pełen nabożnego szacunku do nich, mimo tego, że sam nie używałem. Wiesz, ja nadal jestem pełen nabożnego szacunku, bo ja mam iPhone'a Jet Black. To jest ten, który się rysuje od samego patrzenia. Okay. I to jest nabożny szacunek, bo on zawsze musi być w pokrowcu, a pokrowiec zawsze musi być czysty, żeby żadnego papryszka nie było, bo się porysuje. Pozdrawiamy serdecznie użytkowników iPhone'ów i wszystkich innych smartfonów. Fajnie, że macie jeszcze do nas cierpliwość, nas oglądacie i słuchacie. Mimo tego, że gadamy czasem takie bzdury. No i fajnie, że macie jeszcze wybór i wcale nie musicie mieć Xiaomi i wcale nie musicie mieć iPhone'a, bo możecie sobie kupić co? Mate Pro i dostaniecie za darmo kamerę. Ładnej pogody na weekend. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego do przyszłego tygodnia. Hej! Cześć!